jak pije syndyk. Syndyk pije do upadłego. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek programu Biznes 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć, ponieważ każdy z nas chce lepiej żyć, tak samo jak każdy z nas chce mieć dużo pieniędzy, być bogatym. I dwa tygodnie temu w odcinku rozmawialiśmy o tym, jak być bogatym za pomocą poznania zasad psychologii pieniędzy. Poznaliśmy 9 tego typu zasad w oparciu o książkę świetnego autora Morgana Housela pod tym właśnie tytułem Psychologia pieniędzy. Ale 9 zasad to nie wszystkie, ponieważ jest ich jeszcze 9 i razem jest ich 18. I te kolejne 9 pokażę Ci w dzisiejszym odcinku. Kolejne to jest słowo umowne, ponieważ tak naprawdę nie ma znaczenia, w jakiej kolejności poznajesz zasady psychologii pieniędzy, bo to nie jest chronologia, także nie musisz robić pauzy i wracać do poprzedniego odcinka teraz. Możesz sobie na spokojnie obejrzeć tamten odcinek w odwrotnej kolejności, jeśli go jeszcze nie widziałeś, a dzisiaj będziemy mówić o tym, jak i po co oszczędzać oraz jak to wszystko wpływa na to, czy będziemy mieć te pieniądze, czy też ich mieć nie będziemy. Na początku przypominam, że na stronie naszego wydawnictwa ekspertia.com.pl możesz kupić na przykład książkę 48-godzinna doba, która uważam nieskromnie jest mega książką. I nie mówię tego dlatego, że jest moja, tylko dlatego, że jest tam ponad 100 technik zarządzania sobą w czasie. A każdy czasu ma za mało, a każdy może go mieć więcej, jeżeli w odpowiedni sposób podejdzie do zarządzania sobą w tym czasie. Tak samo jak znajdziesz tam książki dla dzieci, w tym Misia Ekspertusia, który między innymi oszczędza w pierwszym tomie, w kolejnych tomach uczy się innych, zyskuje inne umiejętności. Tak czy inaczej myślę, że warto. No dobra, jedziemy. Oszczędzanie. Pojawiło się słowo oszczędza. To jest słowo klucz w kontekście bogactwa, ponieważ nie ma bogactwa bez oszczędzania, ponieważ jak wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, bogactwo to jest to, czego nie widać, czyli te niewydane pieniądze, te niekupione Rolexy, te niekupione Mercedesy, a nie te kupione, tak? Bo jak są kupione, to już nie ma pieniędzy, które zostały na nie wydane. I tyle. No i teraz, co jest ciekawe, że oszczędzanie jest jedną z najważniejszych rzeczy, najważniejszych gwarantów udanego życia finansowego, a jednocześnie jednym z nielicznych, nad którymi masz pełną kontrolę. Tak, no bo to, czy zostaniesz milionerem na zasadzie, czy twoja firma będzie zarabiać 100 tysięcy dolarów miesięcznie, to oczywiście trzeba się starać, warto i tak dalej, no ale jest wiele rzeczy, na które nie mamy wpływu, no i nic nie zrobisz, nie? Jak otworzysz restaurację, a za tydzień będzie pandemia. Także, natomiast oszczędzanie, to ile procent swoich pieniędzy oszczędzasz, gdzie je trzymasz i tak dalej, nad tym masz pełną kontrolę. A to ma ogromny wpływ na twoje życie. I ludzie dzielą się na 3 grupy, zauważa Morgan Housel, autor psychologii oszczędzania, psychologii pieniądza, sorry. Pierwsi to są ci, którzy oszczędzają faktycznie. Nieliczna grupa, przyznasz. Drudzy to są ci, którzy nie wierzą, że mogą. I to jest klasyka gatunku, czyli ja nie mam z czego. I to jest zastanawiające, ponieważ mówią to ci sami ludzie, którzy nie mają żadnych skrupułów przed wyrobieniem sobie karty kredytowej, wzięciem samochodu na kredyt czy domu. Czyli jak to? To on nie ma z czego oszczędzić nawet złotówki. A on myśli, że będzie mieć na ratę i na odsetki? Coś tu nie gra. To gdzieś logika tutaj nie działa. Także mnóstwo ludzi mówi, że nie ma z czego, gdy tak naprawdę, daję Ci też przykład w ostatnim odcinku, inwestorki, która przez 100 lat by przez rok wchodziła jednym dolarem, dodawała jeden dolar po to, żeby zastosować procent składany. Przez 100 lat, miesiąc, miesiąc plus jeden dolar. Jeden dolar to wiesz co? Tak naprawdę to może zabrzmi brutalnie, ale większość polskich bezdomnych byłaby w stanie miesięcznie zainwestować dolara. Czy pomijając, czy by mogli, czy by chcieli, czy i tak dalej, ale naprawdę, bo ja rozumiem, jak ktoś kojarzy inwestowanie czy oszczędzanie z tym, że trzeba oszczędzić 5 tysięcy miesięcznie, to można dyskutować, tak, że pewnie większość ludzi nie może, ale
jeżeli oszczędzanie oznacza oszczędzanie czegokolwiek, zawsze po prostu jakiegoś procentu tego, co masz. Jak masz dużo, to ten procent stanowi może większą kwotę nominalnie, ale dalej procentowo to jest to samo. Jak masz mniej pieniędzy, to procent się nie zmienia. Kwota jest może trochę mniejsza, ale też warto i też da Ci dużo bezpieczeństwa w przyszłości. Dlatego też grupa ludzi, którzy uważają, że nie wierzą, że mają z czego oszczędzać, to jest grupa ludzi, którzy żyją w złudzeniu, stosują wymówkę po to, żeby nie oszczędzać, żeby móc wydawać. Jest jeszcze tak naprawdę trzecia grupa ludzi, ludzie, którzy nie rozumieją, po co mają oszczędzać. Czyli no po co ja mam oszczędzać, jeżeli trzymanie pieniędzy w skarpecie to jest poddawanie ich inflacji, tak, inflacja mi zeżre te oszczędności, będą warte 10% mniej za rok i tak dalej, a w ogóle raz się żyje, a w ogóle to ja mam tyle umiejętności i kontaktów, że sobie zawsze poradzę, to po co ja mam mieć jakąś poduchę finansową na pół roku na przykład, czy na rok i tak dalej. To jest ta trzecia grupa. Niemniej jednak fakty pokazują, że ta grupa również się myli, czy się myli, no oni po prostu nie rozumieją, więc może jeszcze nie wiedzą. Przykładowo od 1975 roku w Stanach produkcja paliwa i gazu wzrosła o 65%. Można więc powiedzieć postęp. Ale oszczędność zużycia energii przez silniki, maszyny i tak dalej wzrosła o 200%. Czyli postęp jak najbardziej. Ale oszczędzanie jeszcze bardziej. Rozumiesz? I tu nie mówimy tylko o kwestiach ekologicznych, tak? Czyli z jednej strony trzeba robić postęp na zasadzie wymyślić, jak wysprzątać planetę, jak spalać mniej gazów, znaczy mniej paliwa i tak dalej, ale też to oszczędzanie jest ważniejsze. Natomiast w finansach personalnych to jest jeszcze ważniejsze. Czyli owszem, postęp, czyli biznes, lepsza praca, lepsze zarobki, to jest mega ważne. Bardzo ważne. Ale oszczędzanie jest jeszcze ważniejsze. Czyli ten postęp, widzisz, tu dał 65% zysku, a oszczędność 200%. Więc oszczędzanie to jest klucz. I co ciekawe, ciekawe zdanie głosi Morgan Housel, że powyżej osiągnięcia poziomu, w którym zapewniłeś sobie byt, czyli masz gdzie mieszkać, masz co jeść, co pić, no nie głodujesz, nie bidujesz, no nie grozi ci, że jutro padniesz, przymrzesz głodem, nie? Powyżej tego poziomu jedyne, co potrzebujesz, to żyć poniżej twojego ego. Ok? Czyli by zwiększyć oszczędności, nie musisz zwiększyć wypłaty, ale pokorę. I to jest bardzo ciekawy wniosek. Tak? Czyli nie musisz w nieskończoność zwiększać wypłaty, bo jeżeli zwiększasz wypłatę, ale od razu musisz mieć kolejny kredycik, kolejny samochodzik, 17 domków. No, jakby jeszcze były za gotówkę i na najmy, to co innego, ale raczej mało kto tak robi. W związku z czym zegareczki drogie z Omegi, koszulki z Armaniego, no to po prostu twoje ego rośnie wraz z twoim dochodem, no i wtedy lipa niestety. Na krótszą metę to może zadziałać, niestety, ale na dłuższą metę znowu będzie problem. I znowu wyjdzie to, co mówił Warren Buffett, że dopiero jak przychodzi odpływ, to widać, kto pływa nago. Także oszczędności to różnica między zarobkami a ego. Bardzo ciekawa definicja. I najciekawsza rzecz w psychologii oszczędzania jest taka, że my jako ludzie, homo sapiens, no czy tam rozumny, to by można dyskutować, no ale homo to na pewno. No dobra, słabe te żarty dziś wieczorek wymyśla. W każdym razie, my jako ludzie jesteśmy biologicznie wręcz dostosowani do gonienia za celem. Za króliczkiem, tak? On wygląda różnie w zależności od płci. Czyli mężczyzna to raczej szuka takiego celu dalekiego, gdzie rzucał dzidą w przeszłości, tak jak polował. Kobieta raczej szuka wielu celów w pobliżu, czyli rozgląda się. Dlatego tak lubi shopping, bo wcześniej chodziła na shopping, czyli na malinki w czasach prehistorycznych. I zbierała malinki, jagódki i gra. Czyli my szukamy celu, to jest dla nas naturalne. I Morgan Housel mówi, jeżeli chcemy mieć sukces finansowy, bezpieczeństwo przede wszystkim finansowe, to musimy działać kontraintuicyjnie. Czyli nie mieć celu. Czyli jeżeli ty masz po co oszczędzać, tak? Oszczędzam na wczasy, oszczędzam na auto, oszczędzam na dom i tak dalej, spoko, to jest jak najbardziej fajne, to jest motywujące i luz. Natomiast Morgan Housel mówi, naucz się oszczędzać bez celu.
Na zasadzie właśnie dla zasady. Tak, oszczędzaj, bo tak, bo 10% pieniędzy idzie na konto oszczędnościowe i już. Nieważne na co. Po prostu, żeby było. Po prostu taki nawyk. Tak ma być. Tak wiesz, jak są rachunki, split payment, są takie rachunki, niektórzy przedsiębiorcy to mają, że jak im płacisz za fakturę, przelewasz, to VAT idzie na osobne konto, do której oni nie mają dostępu, tylko skarbówka ma dostęp. Tak naprawdę tak działa to i tak działa, powinny działać oszczędności, nie? Że 10% idzie na oszczędności dla zasady i już. I to jest bardzo dobra rada. I Morgan Housel zwraca uwagę na ROI, czyli Return on Investment, czyli stopę zwrotu z inwestycji i mówi, że oszczędzanie, które daje elastyczność, czyli wolność, ma potężną stopę zwrotu. Czyli ktoś powie, po co mieć na przykład zaoszczędzone kilkadziesiąt tysięcy na pół roku czy rok funkcjonowania bez pracy, jeżeli to ma stopę zwrotu minus 10% rocznie. No bo jak jest inflacja 10%, to te na przykład 50 koła tracą realnie 5 tysięcy. No oczywiście za rok to dalej będzie fizycznie 50 tysięcy, ale za to będzie już można kupić tyle, co za pi razy oko 45 tysięcy rok wcześniej. Czyli tracisz, trzymając taką poduchę finansową. Więc ktoś powie, stopa zwrotu minus 10%, panie, co to za porady finansowe bezsensowne. Lepiej to wrzucić w Bitcoina, na giełdę i wyjdzie na przykład plus 10%. I nie, mówi Morgan Housel, a ja się z nim w pełni zgadzam, bo mówi, jest stopa zwrotu, której nie da się policzyć. Stopa zwrotu od wolności, od elastyczności. Jak masz policzyć stopę zwrotu takiej sytuacji, że tracisz pracę, albo biznes ci nie idzie, bo coś się zmiany na świecie i tak dalej. Jesteś z niczym teraz. I jeżeli jesteś desperado, tak, bo nie masz żadnych pieniędzy, a masz kredyty, to bierzesz pierwszą pracę, jaka się nawinie. Nieważne, czy jest dobrze płatna, nieważne, czy ją lubisz, czy nienawidzisz. Po prostu jest robota, trzeba brać, no bo trzeba, no. I tak jest, i to jest racjonalne działanie w tym momencie, tak. Jeżeli trzeba sobie zapewnić byt na szybko, no to tak się to robi. Także tak to widzimy. Widzimy to, jak przyjechali Ukraińcy do Polski. No i też nie wszyscy pewnie pracują w takim miejscu, gdzie by chcieli teraz. No ale potrzeba chwili, nie? I tak jest, no. I tak jest życie. Natomiast czy możemy z tego wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość? Możemy. Bo co innego, jeżeli tak samo tracisz pracę albo psuje ci się biznes, ale masz poduchę finansową na pół roku, czyli pół roku od dziś, możesz bezpiecznie sobie żyć, nawet jakbyś nie robił nic. Czyli masz pół roku na szukanie fajnej pracy. Pół roku. To jest sporo chyba, nie? I teraz jaka jest szansa, że ty przez te pół roku znajdziesz pracę, która z jednej strony będzie bardziej przyjemna, a z drugiej lepiej płatna niż ta, którą byś musiał przyjmować jako desperat. Szansa jest ogromna. I nagle masz pracę, która ci daje 30% wypłaty więcej i jeszcze się lepiej bawisz przy tym. To jaki to jest ROI, czyli zwrot z inwestycji? Widzisz, jak to uwzględnić w ogóle w Excelu? Gdzie w Excelu masz kolumnę wolność, elastyczność? Poducha finansowa daje potężną elastyczność. Tak, możesz testować nowe pomysły biznesowe, możesz przyjmować lepszą pracę, możesz zatrudniać nowe osoby, bo wiesz, że w razie czego zawsze jesteś gotowy. I to jest to. Także tak to właśnie działa i nawet znowu, kontrowersyjny może człowiek w ostatnich czasach Bill Gates, ale jednak powiedział kiedyś mądrą rzecz, że w Microsoftcie oni starają się mieć kasy na wypłatę dla wszystkich na rok, nawet gdyby przez ten rok nie było żadnego wpływu. To dopiero jest hardcore, a zatrudniają niemało ludzi, jak się domyślasz. Czy twoja firma tak ma? Czy twoja rodzina tak ma? W większości wypadków mogę powiedzieć śmiało, prawdopodobnie nie, bo statystyka mówi, że prawie nikt tak nie ma. Ale ci nieliczni, którzy mają, bo podjęli świadomą decyzję, że chcą przygotować się do tego, oszczędzając miesiącami, latami czasem, dzisiaj są z tego zadowoleni i nie słyszałem historii, żeby ktoś był zawiedziony. Maćku, wiesz, ja mam poduchę finansową, tak mnie to męczy, spać nie mogę po prostu. Budzę się z krzykiem, że o Jezus Maria, jakbym jutro stracił pracę, to nic się nie dzieje. To po prostu mam pół roku. Także tak to działa. No i co ciekawe, inteligencja nie jest gwarantem sukcesu. Jest wielu bardzo inteligentnych ludzi, którzy zarabiają małe pieniądze i mają małe pieniądze. I wielu ludzi o średniej bystrości, pewnie takich nawet spotkałeś w życiu albo widziałeś w telewizji, którzy mimo to są mega zarobasami.
Jak to jest możliwe? Ano tak, że sukces da się skorelować nie z inteligencją, tylko dużo bardziej z elastycznością. Na ile ktoś się umie zaadaptować, tak? Na przykład sukces w inwestycjach będzie zależeć w dużej mierze od tego, czy ktoś się zainteresuje Bitcoinem, czy nie. To jest elastyczność. Tak? Ktoś jest elastyczny, to poczyta się, dowie. Ktoś nie jest elastyczny, nie poczyta się, nie dowie. Proste. W biznesie jest to samo, tak? Świat się zmienia, technologie się zmieniają, potrzeby klientów się zmieniają. Albo jesteś elastyczny, albo próbujesz im sprzedać gramofon. I dziwisz się, że to nie działa. Także elastyczność. A poducha finansowa, oszczędności są gwarantem elastyczności. One zwiększają elastyczność na niebotyczną skalę. Bardzo ważna rzecz. Okej, okay. Punkt kolejny. Druga dzisiaj mądrość finansowa z psychologii pieniędzy, a jednocześnie 11 łącznie, to jest, że lepiej być rozsądnym niż skrajnie racjonalnym. Tak, czyli skrajnie racjonalny to jest ktoś, kto kieruje się zawsze liczbami, Excelem, logiką i tak dalej. I to jest właśnie ten człowiek, który pomyśli, po co Morgan Housel spłacał kredyt hipoteczny przed czasem. Że to jest głupota. Albo nie daj Boże, ktoś by... Nie, on chyba nawet nie spłacał przed czasem, on chyba zaoszczędził na dom. I ktoś skrajnie racjonalny powie, to jest bez sensu. Nieruchomości drożeją zawsze górką. Panie, u nas to zawsze górką. Więc przecież bez sensu jest oszczędzać na nieruchomość, bo zanim ja nazbieram, to ona już będzie droższa i tak dalej. Ja tak bym wziął kredyt i byłbym do przodu. To mówi racjonalizm. Tak, logika, Excel. Natomiast Morgan mówi, lepiej być rozsądnym, tak, życiowo rozsądnym, czyli opierać się, no, rzeczywistość, w jakiej żyjemy, dostosowywać się do niej na tyle, na ile się realnie da. Czyli patrzeć na życie i jego złożoność. Tak, złożoność życia jest taka, że może i w Excelu coś się zgadza, ale w życiu się nie zgadza. Czyli może i w Excelu kredytowanie się pod korek się zgadza, ale w życiu się nie zgadza. Może i w Excelu wyjdzie, że leasing jest lepszy niż kupno auta za gotówkę, ale w prawdziwym życiu to jest bzdura i się okaże, że zawsze lepiej się czują i są szczęśliwszymi ludźmi i mają więcej elastyczności ci, którzy kupują auta tylko za gotówkę, bo nie ma w Excelu kolumny pod tytułem jakie auto kupisz. Tak? Czyli nie ma kolumny psychologia. Czyli, że jak kupujesz za gotówkę, to kupisz zawsze tańsze auto. Zawsze tak jest. Jak masz 100 tysięcy w gotówce, to nie kupisz auta za 100 tysięcy. Nie ma takiej opcji. Jak nie masz 100 tysięcy i bierzesz w leasing, to weźmiesz auto za 100 tysięcy. Jak masz 100 tysięcy w gotówce, to kupisz auto za 50 prawdopodobnie, bo czujesz ból wydawania tych pieniędzy, pozbywania się ich, a czujesz z jednej strony, z drugiej strony przyjemność ich posiadania na koncie czy w gotówce. I gdzie to uwzględniłeś w Excelu? Tam nie ma miejsca na takie rzeczy, na tę złożoność tego typu sytuacji. W związku z czym, to jest trochę, tutaj Morgan daje przykład gorączki. Jak donosi szpital dziecięcy w Seattle, mają to nawet na swojej stronie internetowej, nie powinno się zbijać ani sobie, a tym bardziej dzieciom, gorączki między 37,5 a 40 stopni. I teraz większość matek mówi, ola Boga, co oni gadają na tych YouTubach. Czyli co, 39,8 mój Kubuś by miał i ja mu nie mam dać leków na zbijanie gorączki? Według nauki nie. Ale, jak mówi Morgan Housel, to jest właśnie ten wybór między takim realnym życiem, a nauką i skrajną logiką. Czyli logika i nauka mówi, gorączka jest po coś, to nie jest żart organizmu, to zabija wirusy, podgrzewa się organizm po to, żeby je wypalić metaforycznie i tak dalej. To jest pożyteczne. Natomiast wiemy też z psychologii, że matka nie może patrzeć na cierpienie swojego dziecka, a dziecko z temperaturą 39,8 cierpi. Niewątpliwie. Więc odruchem matczynym jest pomoc w zminimalizowaniu tego cierpienia, czyli danie już tej tabletki. Jak to się nie dzieje notorycznie, tylko raz na parę miesięcy lub lat, no to nie jest to tragedia, no nie jest to zabójcze, tak? Trochę może dłużej wtedy to przeziębienie czy inna choroba potrwa, parę dni może nawet dłużej, przez to, że ciepłość jej nie zabiła, że tak powiem. No ale być może według Morgana Housela, nie wiem, to jest do oceny indywidualnej, on taki przykład daje. Ja się nie do końca z nim zgadzam akurat w tym konkretnym przykładzie, ale jako idea tak, że faktycznie czasem jest tak, że lepiej robić coś, co jest tak życiowo mądrzejsze niż logiczniejsze. Tak, czyli czasem pewne rzeczy nie mają sensu,
ale warto je zrobić. Tak jak my robiliśmy ten konkurs z Dacią, że na Signalu do mojego wspólnika Kacpra nagrałem się, że słuchaj Kacpra, może byśmy zrobili taki konkurs, że kupmy Dacię i dajmy ją komuś, kto zada na live najlepsze pytanie. A on mówi, to jest tak głupie, że nie możemy tego nie zrobić. I obojętnie jak licząc, nie było wiadomo, co chcieliśmy przez to osiągnąć poza fajnym żartem prima aprilisowym. Może jakiś tam marketing pewnie też, ale też nie wiadomo jaki. No. Po prostu chcieliśmy się dobrze bawić. I to była dobra decyzja. Mimo, że no, specjalnie na niej nie zarobiliśmy, wręcz przeciwnie, ale było spoko. Było spoko, była dobra zabawa, nagraliśmy śmieszny odcinek, ludzie się ubawili, a Tomek, który wygrał tę Dacię na live'ie później, sobie nią teraz może jeździć za darmo. Także myślę, że wszyscy zyskali. My nie pieniądze, ale coś innego, co też jest ważne, a nieprzeliczalne. Dlatego też nie można się skrajnie kierować tylko Excelem w życiu, tylko tym tak zwanym rozsądkiem, racjonalizmem. Czasem trzeba po prostu dostosować się do życia i zwracać uwagę na inne jego elementy. I tak właśnie działa na przykład dom bez hipoteki. Tak działa inwestowanie w firmy. On tutaj właśnie daje przykład, że warto inwestować w firmy na giełdzie, w które wierzysz. Czyli znowu, nie tam racjonalność na zasadzie, dobra, ta ma takie wskaźniki, ta ma takie, ta jest z branży farmaceutycznej, więc najprawdopodobniej będzie rosła, bo to leków to się zawsze sprzedaje coraz więcej i tak dalej. Morgan mówi, fajnie, tylko że ty liczysz Excelem i ignorujesz psychologię. Czyli ty se dziś policzysz w Excelu, że ci się zgadza branża farmaceutyczna i tak dalej, ale za rok jak będzie mega kryzys, i ty będziesz się zastanawiać, wyjść z giełdy, nie wyjść, poddać się, nie poddać, to jak to będą akcje firmy, w którą ty tak ogólnie nie wierzysz, nie szanujesz jej produktów, masz to gdzieś tak naprawdę, co oni tam produkują, tylko zrobiłeś to dla pieniędzy, to jesteś bardziej skory do zrezygnowania z tej inwestycji i wyjdziesz. Wyjdziesz na dołku, zrezygnujesz, olejesz. Tak to po prostu działa, podczas gdyby to była firma, w którą wierzysz, w którą zainwestowałeś, bo chciałeś ją wspierać, mimo że wskaźniki były trochę gorsze, że szansa sukcesu może była mniejsza, ale wierzyłeś, tak, że to jest firma, która zmienia świat, to prawdopodobnie wtedy na dołku nie wyjdziesz z tej inwestycji, czyli zadziała dla ciebie procent składany, czyli masz dużo większą szansę tak naprawdę, żeby zostać milionerem na przykład z twoich oszczędności, czy szczęśliwym emerytem, z prawdziwą emeryturą, a nie taką ZUS-owską. No i co? I jak to wstawić w Excel? Nie da się, nie da się. Także dlatego też lepiej zwracać uwagę na wiele elementów, być rozsądnym niż skrajnym liczbowym, excelowym i tak dalej, bo to po prostu nie działa. Kolejna rzecz związana z psychologią pieniędzy to niespodzianka. Niespodzianka oznacza, że świat się ciągle zmienia. Mówi się, że historia się nie powtarza, ale się rymuje i faktycznie tak to jest. W ciągu ostatnich lat, stu lat, mieliśmy dwie wojny światowe, teraz wojna w Ukrainie, pandemia, wojna wietnamska, prawie wojna atomowa podczas zimnej wojny, zamachy na Martina Luthera Kinga, na Kennedy'ego i tak dalej. Mnóstwo różnych, przedziwnych, niespodziewanych rzeczy, których naprawdę nikt nie przewidział. Kryzysy, wielkie depresje w Stanach, World Trade Center i tak dalej. Nikt nie przewidział tego, a ludzie ciągle uważają, że to się przewidzieć da. Przecież to jest absurd. Przewidzieć się nie da. Problem z historią jest taki, że ona się zazwyczaj koncentruje, to jest narracja związana z pojedynczymi wydarzeniami. Tak, czyli jest jakiś analityk, ekspert, może być nawet analitykiem bankowym, turbo, hiperekspertem, mistrzem internetów, ale on zwraca bardzo często uwagę, czy ona, na pojedyncze wydarzenia, mówiąc o historii. Czyli w tym momencie rozpoczęła się, nie wiem, był World Trade Center, i potem rozpoczął się kryzys. I to już jest obarczone potężnym błędem psychologicznym, właśnie związanym z tym, że najbardziej na siebie zwracają uwagę rzeczy niepasujące do schematu, tak? Czyli jak dzieje się milion małych rzeczy, nie widzimy tego. Jak dzieje się jedna wielka, to widzimy. To działa zarówno, jeżeli chodzi o te złe rzeczy, jak i o te dobre. Tak, czyli w tych dobrych tak samo. No, nie cieszymy się z kawusi bardzo często. Mieliśmy tu taką rozmowę przed chwilą, że trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Moja żona to umie. No w każdym razie musi umieć, nie ma wyjścia.
W każdym razie, a już tak na serio, czekamy na te miliony, tak? Na coś wielkiego, na samochód, na różne inne i spoko, ale po drodze jest milion rzeczy, zawsze. I tak samo jest w historii. Kto by pomyślał, że to, że gdzieś kilkadziesiąt lat wcześniej tak naprawdę Stany Zjednoczone zaczęły prowadzić jakąś swoją politykę, która zaczęła być wkurzająca dla pewnej części świata i po kilkunastu, dziesięciu latach część z tych ludzi, z tej pewnej części świata stwierdziło, że wysadzą im dwa wieżowce. Kto by pomyślał, że ochrona była mniej agresywna tego dnia? Kto by pomyślał, że no nie ma nikogo akurat na pokładach tych samolotów, kto by mógł powstrzymać tamtych ludzi? Jest tyle elementów tej historii, a przez to wszystko zaczął się w Stanach kryzys, przez które mnóstwo ludzi straciło pracę, a uniwersytety zdrożały. Rozumiesz to? Jak mówisz, że tak, to kłamiesz. Bo to jest tyle powiązanych elementów. I dzisiaj na pożyczkach studenckich w Stanach jest 1,6 miliarda dolarów. Ponieważ dzisiaj, i to rozpoczął World Trade Center, zmieniła się wtedy polityka, zmieniło się w ogóle podejście do życia, do bezpieczeństwa, do wolności, do kosztów, do gospodarki, inflacja i tak dalej. Efektem, jednym z efektów tego jest właśnie zadłużenie ludzi na pożyczkach studenckich. Dlaczego? Ponieważ uniwersytety w Stanach są prywatne, są drogie i ogólnie w zależności od sytuacji danego kraju, od prosperity, można sobie lepiej lub gorzej bez nich poradzić. Akurat w Stanach no to amerykański sen i ogólnie każdy, kto był ogarnięty, sobie mógł radzić. A tu nagle po World Trade Center zmieniła się ekonomia, gospodarka i mnóstwo ludzi straciło pracę, czyli konkurencja na rynku pracy zaczęła być większa, czyli trzeba było być lepszym niż inni, czyli trzeba było mieć więcej umiejętności, ale też więcej dyplomów, być z lepszego uniwersytetu. No i tak oto więcej ludzi potrzebowało uniwersytetu, a że nie mieli na to pieniędzy, no to zaczęli pożyczać. I widzisz? Pamiętaj o tym następnym razem, jak jakiś ekspert będzie ci przewidywać przyszłość. Że to jest absurd. To jest absurd. Nawet wykres w lewo nic nie mówi. Czy prawie nic. Bo, no bo co? Czy naprawdę wiesz, że to się stało przez to, a nie przez tamto? Dlatego tak naprawdę to jest też po części dobra wiadomość dla spiskowców. Tak, tych, którzy myślą tak już hardkorowo, że siedzi tam 12 Żydów iluminatów w podziemiach Białego Domu i oni tam laleczki wudu i wszystko mają ustawione. Oni zaplanowali, wymyślili oni pandemię, wymyślili wszystko. Wojnę ustawili w Ukrainie, wszystko. Pocieszające jest, że to jest niemożliwe. Rozumiesz? Znaczy, niewątpliwie jest na świecie wiele grup ludzi, które knują złowieszczo. To jest pewniak. Tak. I to nie jedna grupa małych iluminatów, tylko jest ich mnóstwo wszędzie. Spokojnie. Twój sąsiad za ściany pewnie nie jest dużo lepszy. Natomiast elementów, które wpływają na rzeczywistość, jest tak dużo, że nikt, ani ktoś, kto planuje dobrą rzecz, ani ktoś, kto planuje złą rzecz, nie jest w stanie ich przewidywać, kontrolować, ogarniać, bo nikt tak naprawdę nie wie, co od czego zależy. Takie są fakty, no. Jesteśmy jak goryle we mgle. Idziemy przez ten świat i tak szukamy wskazówek trochę. Jak w labiryncie. Także ciekawy przypadek. Benjamin Graham, autor najgłośniejszej książki w historii inwestowania, zwanej Inteligentny Inwestor, wydał pierwszą edycję w 1934 roku. Drugą, 15 lat później, bardzo zmienioną. Bo napisał tam, że już tak się rynek zmienił, że jednak tamte zasady z poprzedniej, to one były dobre wtedy, ale teraz to już są inne zasady i dlatego upgrade. Ale już 5 lat później wydał trzecią edycję w 54. I tam pisał, no 5 lat temu pisałem to, ale trochę świat się zmienił, bo wiecie, tam po wojnie, no tam różne i tak dalej, tam kurtyny jakieś żelazne, coś. No i sru. W 65, 11 lat później wydał kolejną edycję, gdzie sam sobie zaprzeczał wobec tych poprzednich, żeby w 72 wydać ostatnią. No to jak to jest, że jeden z najbardziej poważanych inwestorów w historii inwestowania wydał parę edycji swojej książki, żeby sobie zaprzeczyć wobec tego, co mówił wcześniej?
I tak naprawdę ostatecznie i tak zaczął twierdzić, że jakby w sumie nic nie zmieniał, tylko by właśnie w zasadzie nic nie robił, to by wyszedł na tym najlepiej. I dalej on powiedział, jest świetnym autorem i ma bardzo wiele ciekawych insightów, więc to nie jest tak, że czy to autor psychologii inwestowania go podważa, czy że ja chcę podważyć tu autorytet Grahama, Benjamina Grahama, bo to jest, był genialny człowiek, jeśli chodzi o inwestycje. Natomiast jeżeli chodzi o tą strategię inwestycyjną, to wychodzi na to, że faktycznie można było nie dotykać. Zostawić procent składany i wtedy nie byłoby problemu. Czyli jeżeli nawet taki turbo gość tak naprawdę nie wiedział, jak działa świat, to jest to dla nas sugestia, że może zostawmy to. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć całego świata. Już zrozumienie własnego podwórka to będzie mega wielki sukces. Zwłaszcza, że jeśli chcesz zrozumieć świat, dlaczego była pandemia i czy wróci, kto za tym stoi i za czym, a wojna, a jak, dlaczego, to wiesz, jaki jest efekt? Taki, że nie zrozumiesz i się będziesz źle czuć, albo wmówisz sobie, że już zrozumiałeś w oparciu o jakieś mądrości z Facebooka i się będziesz czuć jeszcze gorzej. Więc ja wybieram drogę numer 3. Zrozumieć, że nie mogę zrozumieć. Że wszystko jest tak złożone, że ja jestem na to po prostu za krótki. Jestem prostym blondynem. Nie ogarnę tego. Już wolę się skupić na swoim podwórku, na swoim portfelu, na swoim biznesie i swojej rodzinie. To jestem w stanie jakoś, choć nieraz niełatwo, ale ogarniać. To już nie potrzebuję zrozumieć geopolityki światowej, bo wygląda na to, że tego nie rozumieją nawet wszyscy władcy tego świata, a co dopiero ktoś, kto w tym nie siedzi. Tak to działa. Kolejna rzecz związana z psychologią inwestowania, numer łącznie 13, to jest margines błędu. Robiono takie badania na Harvardzie, w których większość ludzi oceniała, że remont cudzego mieszkania, tak? Czyli jak mój kolega, sąsiad zrobi remont domu czy mieszkania, to będzie to kosztowało o 25-50% drożej niż on zakłada. Czyli on myśli, że to będzie 50 koła, to pewnie wyjdzie 75. Ale ci sami ludzie, opisując własny remont, już takich założeń nie czynili. Czyli mówili, a ja to wyremontuję za 5 dych. Jak sobie tak założyłem, będzie za 5 dych. Oczywiście to jest nierealne i potem życie to weryfikuje. Dlatego ważne jest, żeby mieć margines błędu. I to jest to, co mówił zresztą Bill Gates, czy strategię, którą ustalili w Microsoftie, żeby mieć kasę na rok bez wpływów. A mimo to, żeby mieć na wszystkie wypłaty. To jest potężny margines błędu. Tak, czyli że nawet jak zrobimy takie rzeczy, że nikt tego przez rok nie będzie chciał kupić w ogóle, to my przez ten rok i tak przeżyjemy. Rok przeżycia to jest potężny margines błędu. Jakież to jest niesamowite przygotowanie. Już abstrahując od tego, czy ktoś lubi Billa, czy nie, bo można, są powody, żeby nie lubić. Natomiast Warren Buffett z kolei mówi, nigdy nie zamienię przespanej nocy za możliwość dodatkowych zysków. I to jest dopiero mądrość. To jest dopiero mądrość, tak? I ci wszyscy, co tam inwestują w hotele na Zanzibarach, w plantacje bambusów w Meksyku i tak dalej, czy w Forexa, albo nawet w coś legitnego jak Bitcoin czy giełda, ale z pożyczonych pieniędzy, ci wszyscy powinni się zastanowić, czy naprawdę te zyski ekstra są warte nieprzespanych nocy. Bo jeśli coś działa nawet w 95% przypadków, dajmy na to, stworzyłeś genialny system inwestowania, biznesu, coś tam. I działa to w 95% przypadków. To wiesz, co to oznacza? Że za 20 razem nie zadziała. No i tyle. I pytanie, czy ciebie na to stać? Jak przygotowujesz się na margines błędu, tak? Wiesz, że rzeczy nie wychodzą. Poducha finansowa i tak dalej, tu oszczędności, tu jednocześnie jakaś dywersyfikacja i tak dalej, no to spoko. Jak się nie przygotowujesz, życie cię zaskoczy. A propos zaskoczeń, przechodzimy do punktu numer łącznie 14 psychologii inwestowania, czyli, że się zmienisz, że my się sami zaskakujemy naszymi zmianami. Dlatego trudne jest w życiu planowanie czegokolwiek, jeżeli wiemy, że dziś jesteś innym człowiekiem niż byłeś kiedyś. Jest coś takiego w psychologii jak iluzja końca historii. Dotyczy to z jednej strony dosłownie historii, tak?
że wszyscy byliśmy zaszokowani, że nagle wojna. Dlaczego? Bo my myśleliśmy, że historia wojen się już skończyła. Znaczy wojen przynajmniej w tym regionie. A tu nie. Dlatego szok. I to samo dotyczy nas samych, jak pokazują psycholodzy. Czyli, że my myślimy, ty myślisz, ja myślę. Tak mamy. Że my dzisiaj jesteśmy tą ostateczną formą nas. Czyli ja, Maciej Wieczorek, w tym wieku ogarnąłem się. Tak? Ja już wiem. Ja już rozumiem. A tak naprawdę, być może, nie wiadomo, za 5 lat zapragnę zostać tancerzem. Mega absurd dziś. Ale wiesz co? Jakbyś mi powiedział w wieku, jak miałem 15 lat i byłem przerażony rozmawiając z ludźmi, a jeżeli ci ludzie mieli płeć żeńską do tego, to już byłem potrójnie przerażony. Jak ktoś by mi powiedział, że będę występować dla setek tysięcy ludzi w internecie, a dla tysięcy ludzi czasem na żywo, to bym powiedział, puknij się w łeb. Po prostu. I na pewno też masz takie rzeczy w swojej historii. Przecież każdy chciał być strażakiem, policjantem. Ja chciałem być kiedyś w FBI. Naprawdę. Już sobie to tak planowałem. Poszedłem nawet do szkoły detektywistycznej, żeby być może w przyszłości wynieść się do Stanów i pracować w FBI. Po co? Ja nie wiem. Nie pytaj. To jest długa historia. To jest... Nie. To nawet ja tego nie zrozumiem. To co dopiero ktoś z zewnątrz. W każdym razie, dziś to jest tak absurdalne dla mnie, że się w pale nie mieści. Ale wtedy się mieściło. Podobno, tak mi mówiła moja aktualna żona, a wtedy przyszła dziewczyna. Podobno jak pracowałem w ochronie za 1200 miesięcznie, to mówiłem, że ta praca wcale nie jest taka zła. Żeby płacili trochę więcej, to nawet by przeszło na dłużej. Nie wiem, ja w to dziś nie umiem uwierzyć, a wtedy podobno tak mówiłem. Więc widzisz, my nie wiemy, mamy iluzję końca historii, że ja jestem ostatecznym sobą. I po co o tym wszystkim mówimy? Nie z cyklu wiedza bezużyteczna, tylko dlatego, że tym bardziej planowanie na dłużej jest trudne, ponieważ za rok, dwa i pięć będziesz mieć inny światopogląd i będziesz innym człowiekiem niż dziś. I Charlie Munger, czyli prawa ręka Warrena Buffetta, nie chcę wiedzieć, co to oznacza. Nie, dobra, żenujący żart. W każdym razie, zarobas, ogarnięty inwestor, jeden z najbardziej znanych inwestorów, mówi, że przecież chodzi o to w bogactwie, w inwestowaniu na przykład, żeby nigdy nie przerywać procentowi składanemu. Tak, czyli, no bo co innego z biznesem, tak? Biznes czy pracę można zawsze zmienić i nawet należy. Jak jeden ci się przestanie podobać, można go sprzedać, zamknąć albo upasywnić, że tak powiem, żeby działał bez twojego wpływu, no i robić kolejny, który będzie dalej bliższy twojemu serduszku wtedy. I to jest spoko. Natomiast w inwestowaniu tak nie można. Że a, to dziś sobie tam kupię akcję, jutro sprzedam akcję, przerzucę na bitcoina, pojutrze sprzedam bitcoina, przerzucę na nieruchomości. Nie można tak robić, bo to jest droga do bankructwa. Droga do bogactwa to jest procent składany, czyli wbijasz na 20 lat i nie dotykasz. To jak to zrobić, skoro za 20 lat będziesz całkiem innym człowiekiem? Charlie Munger dał tutaj poradę. Po prostu mając rezerwy. Znowu wszystko się skłania do oszczędzania, do rezerw, do marginesu błędu. Czyli jeżeli masz ostrożny styl życia, pilnujesz swojego ego, nie podejmujesz szalonych decyzji finansowych, nie żyjesz na kredyt, nie żyjesz ponad stan, masz poduchę na pół roku, na rok, to wtedy nawet ty się zmieniasz i mówisz któregoś dnia, kurczę, jednak ten bitcoin to jest ciekawszy niż akcje. Na przykład, to nie mówię, że tak jest, tylko daję przykład. To wiesz co? Mając poduchę, rezerwy, robiąc mądre decyzje finansowe, po prostu stwierdzasz, no to wejdę teraz też w bitcoina. A jakbyś żył jako desperado, kredyty, leasingi, najmy, stru, to mówisz, kurde, to żeby wejść w bitcoina, muszę wyjść z akcji. No bo nimum pieniędzy. No i tak. Więc łatwiej przy tym, że my się zmieniamy jako ludzie, zachować stabilność na przykład w inwestowaniu właśnie przez ograniczanie ryzyka, przez ograniczanie głupoty, przez zwiększanie ostrożności, przez zwiększanie poduchy finansowej. I jak już chcemy wszyscy być milionerami, zylionerami, to warto zrozumieć zasadę numer 15, czy dzisiaj zasadę numer 6, ale łącznie zasadę numer 15 z książki Psychologia Inwestowania. Zasada ta mówi: kupuj książki na ekspertia.pl. A dobrze, wykorzystałem normalnie przekaz podprogowy, zbudowałem zdanie i tak. Nie, ale tak na serio i tak kupuj, ale tak na serio to zasada
numer 15 jest, że nic nie jest gratis, tylko niektóre rzeczy nie mają metki, nie mają ceny na metce, tak? Bo jak kupujesz sweter, to widzisz, tudzież nawet swetr. W zależności, czy kupujesz sweter, czy swetr. W każdym razie, na przykład jest cena 200 na metce. No to wiesz, że trzeba wydać 200 i już. Natomiast, jeżeli chodzi o bogactwo, do którego się zmierza latami, niestety, ale to są lata. Lata oszczędzania i zarabiania. Żeby to osiągnąć, trzeba ponieść cenę. Jaka to jest cena? Ta cena, na przykład w temacie inwestowania, to są na początku zszargane nerwy, czyli konieczność zbudowania odporności na zmiany światowe. No bo znowu, każdy człowiek, który inwestuje długoterminowo, praktycznie zarabia. Jeżeli chodzi o akcje na przykład. Długoterminowo, czyli na przykład na 20 lat. Ktoś, kto inwestuje na rok, może zarobić, raczej straci. I tak to działa. W związku z tym cena za sukces w oszczędnościach, w inwestowaniu, w tym, żeby Twój procent składany zadziałał i dał Ci miliony na starość, czy nawet nie na starość, tylko wcześniej, szczęśliwie, cena za to jest w cierpliwości, w tym, że umiesz czekać, że tu wojna, tu pandemia, tu coś, a Ty mówisz, nie sprzedaję, nie wychodzę. Już mnie kusi, żeby wejść coś innego, albo wyjść, albo coś, już nerwy, już tam nosi mnie i to jest ta cena, którą trzeba zapłacić. Tak? Czyli Morgan Housel mówi, taką cenę musisz zapłacić, bo inaczej nic z inwestowania, sukcesu. I warto wiedzieć, że taka cena jest, bo jak ktoś nie wie i doświadczy tego pierwszy raz na giełdzie, że ceny spadają, a on myśli, ma pierwszą myśl, zamiast dokupować, to pierwsza myśl jest sprzedać. To jest nielogiczne, ale to się zdarza każdemu nowemu inwestorowi. Koniec, kropka, tak działa. No to jeżeli on tego nie słyszał, nie wiedział, że tak jest, no to o kurczę, to faktycznie to jest znak, że trzeba sprzedać, ratować majątek i tak dalej. Ale jak już wiesz, że ta cena tam będzie, że psychologia będzie płatać Ci figle w świecie inwestowania i tak dalej, to dużo łatwiej i lepiej jest wytrzymać to. Bo w inwestowaniu możesz po pierwsze iść na całość, porównując to do samochodów. Na przykład kupić nowe auto i wtedy, czy idziesz na całość. Tak jakbyś kupił nowe auto, wydajesz całe pieniądze, tak, sru, ciśniemy, miliony i tak dalej, fan. Nowe auto, dobra zabawa, wydałem wszystko i tak dalej. Turbulencje, jakoś dam radę, będzie szał. Może dasz radę, może nie. Prawdopodobnie przez to, że wydałeś całe pieniądze, to sprzedasz to auto ze stratą, zrobisz cesję leasingu i tak dalej. Tak też jest w inwestowaniu. Jak pójdziesz za bardzo na całość, na ostro, bo chcesz być milionerem w tydzień, prędzej czy później sytuacja gospodarcza, światowa Cię dojedzie, psychologia Cię dojedzie, popuścisz portki i sprzedasz na dołku. Po prostu, tak to działa. Możesz też zmniejszyć niepewność i być może też zyski potencjalne, ale jednak zwiększyć ich prawdopodobieństwo. Czyli to jest tak jak kupno używanego auta, tak? Kupię używane auto, wydam mniej, ale będzie pewne, tak? Może nie będzie to aż tyle frajdy, aż takie wygodne fotele, nie będzie masażu w fotelach, ale i tak będzie super. To i mam pewność prawie, że będzie super. I mam prawie, że pewność, że nie będzie potem strat finansowych dużych. I to jest podejście do inwestycji również rozsądne, tak? Że zmniejszasz niepewność, ilość szaleństw i tak dalej i dzięki temu masz większe szanse na sukces. No jest jeszcze metoda trzecia, czyli ukraść auto i liczyć, że nie złapią Cię. Tak? I to jest mniej więcej tak jak w inwestowaniu. Inwestować licząc, że ceny za inwestowanie nie będzie. Czyli no ja to będę tak inwestować, że mnie nie ruszą te wszystkie mechanizmy w inwestowaniu. Ten ból, jak jest dołek, ten smutek, że ta chęć wyprzedaży, jak jest górka, to nie chwyci mnie to FOMO, tak zwane fear of missing out, czyli strach przed opuszczeniem okazji. To mnie to nie chwyci, bo ja jestem ponad to. Te wszystkie takie prostackie rzeczy, o których mówią ci wszyscy inwestorzy i tak dalej, mnie to nie dotyczy. No to jest właśnie jak ukraść auto, licząc, że cię nie złapią. Nie da się tak. Znaczy w Polsce ukraść auto się da, licząc, że cię nie złapią. Sam wiem, bo mi ukradziono kiedyś, ale w inwestowaniu nie da się nie zapłacić ceny. Że inwestujesz, zarobisz miliony, ale po drodze nie będzie tych stresów, turbulencji, niepewności, strachu i tych wszystkich rzeczy, z którymi trzeba się zmierzyć jako inwestor. Tak to działa. Czy jesteś gotowy ponieść cenę? Jeżeli tak,
to zapraszam do świata inwestowania. I a propos tego strachu i tych emocji związanych z byciem inwestorem, tego, że nieraz się panikuje i tak dalej, to ciekawostka bardzo ważna dla ludzi, którzy inwestują w akcje na przykład, że jest coś takiego jak fundusze aktywnie zarządzane. Czy takie, które zatrudniają jakieś turbo menedżera, takiego, wiesz, co zarabia tam kilkadziesiąt tysięcy dolarów miesięcznie i on jest mega mózgiem, on się zna, on zjadł zęby na giełdzie i tak dalej i on ma ci zagwarantować sukces. Czy wiesz, że 80% tych funduszy zarabia mniej niż rynek? Rynek, czyli że kupisz akcje i nie dotykasz i same rosną. No to, czyli rozumiesz powagę sytuacji? Jeżeli nie zrobisz nic, to zarobisz prawdopodobnie więcej, niż gdybyś wynajął menedżera za kilkadziesiąt tysięcy dolarów, żeby podejmował najlepsze możliwe decyzje. Dlaczego? Dlatego, że ten menedżer może ma w mózgu niesamowite wszystkie excele tego świata, ale dalej ma też tam właśnie mózg, czyli psychikę, psychologię. On też ma emocje i on też będzie go kusiło, dołki, górki i tak dalej. I tak samo najlepszą strategią jest po prostu tego nie tykać, nie robić. Dlatego też ogólnie nikt rozsądny nie poleca funduszy aktywnie zarządzanych. Natomiast co ciekawe, indywidualny inwestor zarabia średnio 0,5% rocznie mniej niż fundusze takie pasywne, najbardziej bezpieczne. Czy te, które w sumie tylko kupują i nic nie robią. Czy nie są zarządzane, nie mają turbo menedżerów, one po prostu dokupują. Dokupują i leją na to. Czyli nie robią praktycznie nic. No to indywidualny inwestor, ktoś mógłby zadać pytanie, po co ma korzystać z usług takiego funduszu, jak se sam może kupić te akcje? Odpowiedź brzmi, no bo statystyka pokazuje, że jak sam kupi, to potem też łatwiej mu sprzedać, też emocje, zagrałby tym i tak dalej. A taki fundusz, to on jest pasywny, robisz tam kontrakt i nie dotykasz. Tak to działa. I tych wszystkich rzeczy pod tytułem emocje, strach, stres, obawa, FOMO, czyli fear of missing out, chęć wyjścia na dołku i tak dalej, nie traktuj jako karę jakąś, że ja pierdzielę, co za wstrętny świat inwestowania. Ci ludzie z pieniędzmi to mają przerąbane życie. Oni muszą się tak stresować. Nie, to nie jest mandat za prędkość, który trzeba zapłacić, choć się nie chce. To jest bilet do Disneylandu. Naprawdę. I tak mówi Morgan Housel w książce. Bilet, tak? Płacisz, czyli pozbywasz się pieniędzy na wejściu, ale potem masz rozrywki, atrakcje i ostatecznie jesteś mega zadowolony. I tak jest w świecie inwestowania. Te emocje, te stresy, FOMO i tak dalej, to jest cena za bilet. Za bilet do twojego bycia milionerem, emerytem z milionami. I to emerytem nie w znaczeniu, że musisz mieć 65+, tylko może i 35, może 40, no w zależności kiedy zaczniesz i kiedy procent składany zacznie działać. Także tak to właśnie funkcjonuje, więc jest to bilet do twojego przyszłego sukcesu, bezpieczeństwa finansowego i tak dalej. Warto. Dobra, zasada psychologii sukcesu, numer psychologii pieniędzy, numer łącznie 16. Tak jak mówiłem, 2 tygodnie temu był poprzedni odcinek w tej kwestii, więc potem możesz sobie go doobejrzeć. Zasada jest taka, że każdy gra w swoją grę. Czyli każdy ma swoją motywację, każdego co innego bawi. Tak? Czyli jeżeli spotykasz gościa, który gra na Forexie, już abstrahując od statystyk, które są brutalne i mówią, że tam się nie zarabia. Czyli można by go nazwać naganiaczem, jeśli on cię przekonuje do tego, żebyś też grał. Ale już to zostawmy. W każdym razie, ale dajmy na to, że on jest pasjonatem, lubi to, kręci go to, to on gra w swoją grę. To wcale nie oznacza, że to też ma być twoja gra. Rozumiesz to? Czyli zaczyna się pandemia na przykład i dzwoni kolega i mówi, że załatwi ci dostęp do maseczek. Jest biznes. Ja dostałem parę takich telefonów 2 lata temu, no i na każdą odpowiedziałem nie. Dlaczego? Pytali, jak to możliwe? Taka okazja, miliony, było. Już pomijając te miliony bez pracy i tak dalej i pewność tych biznesów, bo to różnie bywa. Jak się później zresztą okazało, nie jeden z nich wtopił straszne pieniądze, bo kontener zaginął. Ha! Jak to się mogło stać? W każdym razie ja odpowiadałem, bo to nie jest moja bajka, to nie jest moja gra, ja w to nie gram. Ja gram w edukację. Ja się zajmuję Instytutem Lingwistyki, nauczaniem języków, zajmuję się programem Expert Bentleyu Biznes 2.0, czyli nauczaniem biznesu. Edukacja to jest moja zabawa, to jest moja gra, ja w to gram. W tym się czuję jak ryba w wodzie i to robię dobrze. To nie będę co 2 dni zmieniać gry albo na chwilę grać na innym boisku,
być piłkarzem, a jednocześnie udawać, że zagram w baseball. Bez sensu. Bez sensu, a przecież w pieniądzach robimy to notorycznie. Czy tu kolega powiedział, że wejdź w akcję takiej spółki? No to wchodzę. Czy to jest twoja gra w ogóle? Czy grasz w nią od paru lat? Znasz się? No nie, ale powiedział. A w ogóle ty, Maćku, to powiedziałeś, że Bitcoin jest spoko, to ja kupuję dziś. Dziś kupuję za wszystko, co mam. A dobra, ale czy to jest twoja gra? Czy ty ją znasz? Czy wiesz, o co tutaj chodzi? Tak samo jak są bańki. Tak? Jak była bańka, kryzys nieruchomościowy w 2008 roku, ceny nieruchomości do góry w Stanach, bo u nas z opóźnieniem. I no i co? Bańki są wtedy, kiedy jest dużo spekulantów. Okazuje się, że wtedy było 5 razy więcej transakcji na nieruchomościach niż normalnie. Tak? Czyli było pełno fliperów, którzy mówili, kurczę, ceny nieruchomości ciągle do góry, to ja kupuję, sprzedaję, bo to się opłaca. I przez to ceny jeszcze bardziej do góry. Ale jak wiadomo, z teorii piramid nie może to działać w nieskończoność. Więc w końcu szlak trafia. I pytanie dla kogoś, kto wtedy chciał kupić dom dla siebie. Czy powinien? No nie powinien, bo wtedy na rynku byli ludzie, którzy grali w coś innego niż on. Tak, oni grali we flipowanie. A ten ktoś grał w mieszkanie dla siebie. To jest coś innego. Więc jeżeli chcesz grać w jakąś grę, zastanów się. Tak samo jak doradca finansowy gra w swoją grę. Sprzedawca bankowy, który ci proponuje jakiś może fundusz albo coś, to jest jego gra. On ma w tym jakiś interes. On gra do swojej bramki. On może chcieć dla ciebie dobrze, a może chcieć tylko dla siebie dobrze. To może być różnie. Ale chodzi o to, że najważniejsze jest ustalenie, w co ty w ogóle grasz. Czy jak my sobie tak gadamy o bogactwie, o inwestowaniu, to ja pytam, czy ty masz na kartce napisane, w co ty w ogóle chcesz inwestować, ile chcesz procentowo inwestować w co, czy chcesz wchodzić w złoto, czy w bitcoina, czy w akcje, a dlaczego, a czy krótkoterminowo, a czy długoterminowo, a dlaczego i tak dalej. Jak to spiszesz, to ja na przykład w inwestowaniu stosuję strategię uśredniania cen, co oznacza, że nie interesuje mnie, ile dziś kosztują akcje czy bitcoin. Interesuje mnie, żeby dokupić co miesiąc tyle samo. I już. I mam to gdzieś. Zawirowania, dołki, górki, czerwono, o, krew, panie, Szczęśliwie akurat jestem na tym rynku tyle lat, że już jest lżej. Nie powiem, że nie ma tego i tych biletów do Disneylandu nie trzeba kupować, ale już są tańsze, się tak wydają. Także najważniejsze jest ustalenie, w co ty grasz, bo potem będzie ci łatwo nie wchodzić w grę innych ludzi. Tak, potem ci ktoś przyjdzie i powie, mam turbo biznes, miliony bez pracy w tydzień, a ty wiesz, że to nie jest twoja gra, że szukanie milionów bez pracy w tydzień, które jest obarczone 99% ryzyka, to nie jest twoja gra, ty wolisz coś innego, ty wolisz inną grę. Na przykład moją grą przyszedłby do mnie ktoś z banku i powiedział, ty masz 5 milionów zdolności kredytowej, postaw osiedle, zarobisz, masz takie zabezpieczenia, że prawdopodobnie na spółkę z o, to wiesz, najwyżej padnie spółka z o i gra. Ale to nie jest moja gra. Ja nie gram w kredyty. I tyle. Ale mam to zdefiniowane, ja wiem to. Ja to sobie zapisałem, jestem świadomy, mam to nie tylko w głowie, mam też to na papierze i wiem, że ja nie gram w tę grę. I nawet jeżeli w tej grze da się coś wygrać, to tak samo jak, wiesz, w baseballu też się da wygrać. Ale ja nie gram w baseballa, nie jestem baseballistą, nie obchodzi mnie baseball. I już. Także tak to działa. Kolejna przedostatnia rzecz związana z psychologią pieniędzy to jest optymizm, a raczej pesymizm, który jest obecny w naszym życiu. Otóż okazuje się, że dostęp do mediów nigdy nie był taki jak teraz, tak? Czyli jeżeli dzisiaj ktoś gdzieś będzie zabijać ludzi, to ty możesz nawet na żywo to obserwować. No, dla ciebie to będzie na żywo, dla jednej z tamtych osób już nie. Ho, słabe żarty. No ale szybko docierają do nas wiadomości. Z kolei z psychologii wiemy, że zwracamy baczniejszą uwagę na wiadomości złe. Wykorzystują to zatem media, pokazując nam wyłącznie złe wiadomości. Nie wiem, jak można być człowiekiem, który codziennie ogląda TVP albo TVN, albo czyta Onety. Nie wyobrażam sobie tego. Naprawdę sobie tego nie wyobrażam. Mało tego, badałem to u siebie i to w sposób quasi-naukowy. Ja zapisuję dni bez mediów. Naprawdę. Każdego wieczora wpisuję dzisiejszą datę i jeżeli dziś był dzień bez mediów, a jeżeli były jakieś media, to nie wpisuję daty. I w tym roku, na ten moment, miałem tylko kilkanaście dni z mediami i to było kilkanaście dni od 24 lutego ciurkiem, tak? Bo wtedy popuściłem, tak? 24 lutego zaczęła się wojna w Ukrainie i to dla mnie było tak niecodzienne doświadczenie, że przez 2-3 tygodnie śledziłem rzeczywiście media,
no bo trzeba się było odnaleźć w nowej rzeczywistości. Ale jak tylko już się odnalazłem, to wyłączyłem znowu wszystko na nowo. I teraz nie wiem, ile ludzi ginie i tak dalej. Nie obchodzi mnie to nie w sensie, że chciałbym, żeby nie ginęli, więc w tym sensie mnie to obchodzi, ale nie obchodzi mnie to w sensie emocjonalnym, że ja teraz będę do nocy płakać, bo tym nikomu nie pomogę. Zaangażowałem się w dużo konkretnych, różnych działań pomocowych i tyle. I zostawiam temat i nie potrzebuję wiedzieć, czy umrze dziś 7 osób, czy 70, bo to mi nie pomoże. Im tym bardziej. Nic to już nie zmieni w moim życiu na lepsze. Może za to zmienić na gorsze. Więc jak ktoś ogląda takie newsy, wiadomości codziennie, a niektórzy to robią od lat, codziennie oglądają wiadomości, to ja nie wiem, jak w ogóle można żyć. To jest szacun dla tych ludzi wielki. Naprawdę, podałbym im rękę, że oni się jeszcze nie zabili. Bo ja bym się już dawno powiesił. To dla mnie już te 2-3 tygodnie od wojny z newsami codziennymi, no to był naprawdę, to już każdy kolejny dzień to widziałem, że mi to siada na psychę, pomimo studiów psychologicznych, 100 tysięcy złotych wydanych na szkolenia psychologiczne i tak dalej. Wydawałoby się mega przygotowany gość. A i tak nie, z psychologią nie wygrasz, nie? Także nie polecam. I dlatego my jesteśmy często, tak łatwo jesteśmy pesymistami, bo zwracamy uwagę na te wydarzenia jednostkowe. Tu zamachy terrorystyczne, tu pandemie, tu to wojny i tak dalej. Ignorujemy takie ogólne poprawienie się świata. Czyli, że nawet przy tej okrutności, która się dzieje teraz, przy tym okrucieństwie, to ogólnie wojen jest mniej. Mało tego, pierwszy raz w historii, w naszym stuleciu, no już w XX wieku zaczynało tak być, jest większa szansa, że sam się zabijesz, niż że ktoś cię zabije. Oczywiście wzrosła ilość też samobójstw, trzeba na to spojrzeć z tej strony, więc to jest trochę też negatywnie z momentami, ale ogólnie do tej pory przez większość historii ludzkości szansa na to, że ktoś ci palnie w łeb, była kluczowa. W sensie to było oczywiste, to było normalne. Polecam na Netflixie dokument o feudalnej Japonii, o czasie samurajów, tak to się chyba nazywa nawet, czas samurajów. Bardzo fajne inscenizacje, naprawdę fajny dokument. I tam właśnie omawiają to, że w czasach feudalnej Japonii to był standard, że każdy każdego chciał przyciąć, były walki rodów i ojciec mógł się spodziewać, że syn go w nocy zaciukał, tak samo jak syn się mógł spodziewać, że ojciec w nocy przyjdzie i mu miecz wsadzi. No, niezła zabawa, nie? To takie czasy i my myślimy, że w naszych czasach to jest, panie, coraz gorzej. No, polskie łady, coraz gorsze podatki, jeszcze tu wojna za granicą i tak dalej, cierpienie, choroby. I to jest wszystko prawda, ale porównując do większości dziejów, to i tak my, nie mówię, że wszyscy, bo mieszkańcy Mariupola to nie, ale my, mieszkańcy Polski, to jesteśmy tak naprawdę w lepszej sytuacji niż człowiek w każdym momencie w historii ludzkości. Przy tym wszystkim, co się na świecie dzieje. Tak jest. Przeczytaj sobie książkę, której nazwy nie pamiętam, ale napisał ją Hans Rosling, statystyk. I on powiedział, ja nie jestem optymistą, ja jestem probabilistą, tak? Czyli ja liczę statystyki, ja liczę liczby, patrzę i się okazuje, że faktycznie, mimo że ja widzę w telewizji tu wojnę w Syrii, tu w Wietnamie, no nie zobaczył wojny w Ukrainie, bo nie dożył, ale ogólnie mówi, że tu ciągle jakieś wojny i tak dalej, tu ciągle jakieś terrorysty, cudawianki, podatki, recesje, to liczby mówią brutalnie, że nigdy nie było tak dobrze jak teraz, mimo że dalej może nie jest idealnie, na pewno nie jest idealnie, ale i tak jest ogólnie lepiej niż było zawsze. Ciekawe, mniej ludzi głoduje, mniej ludzi ginie z śmiercią gorzej niż naturalną i tak dalej, dużo dłużej ludzie żyją, dużo więcej dzieci przeżywa poród i tak dalej. Przecież dla naszych babć było normalne, że jak się miało czwórkę czy piątkę dzieci, to tak naprawdę się miało dwójkę lub trójkę, tak? Bo reszta umarła. To było oczywiste. A dzisiaj to jest szokujące. To jest, nie może tak być. Nie dopuszczamy takiej myśli, że jak to? No i to jest dobrze. To oznacza, że widzisz, jaki zrobiliśmy niesamowity postęp. Ciekawa rzecz, że huragan Katrina, który był szokujący dla Amerykanów, zniszczył mnóstwo domów, zabił ludzi i tak dalej. Ogromna tragedia. Czy wiesz, że gdyby huragan Katrina odbywał się codziennie, 5 dni w tygodniu, z przerwą na weekendy, tak, czyli codziennie w Stanach huragan Katrina przychodzi i niszczy całe Stany, znaczy kilka całych Stanów, giną ludzie, domy i tak dalej, i to by się działo codziennie od poniedziałku do piątku przez cały rok, to i tak by nie zginęło tyle ludzi, ile jest rocznie ocalonych przez nowoczesną medycynę przed śmiercią na kardiopatię.
I teraz pytasz, na co? Ja odpowiadam, nie wiem, na kardiopatię. Przeczytałem, że na kardiopatię i też nie wiem. Też nie wiem, ale czyż to nie robi wrażenia? I właśnie, my zwracamy uwagę na te rzeczy takie, no, rzucające się w oczy, tak? Wojny, terroryści, to się rzuca w oczy. Ale jak się sprawdzi liczby obiektywne, no bo wiesz, jak to mówił Stalin, śmierć jednostki to tragedia, śmierć milionów to statystyka. I to trochę tak działa, tak? Czyli ktoś powie, jak ktoś spojrzy na statystyki na przykład postpandemiczne, to powie, kurczę, no ten COVID to trochę był przereklamowany jednak z tym strachem. Ale ktoś, kto stracił bliską osobę, no to powie, kurczę, faktycznie tragiczna choroba i tragiczna pandemia. Więc wszystko zależy od sytuacji. Natomiast tak ogólnie rzecz biorąc, to się okazuje, że świat jest dużo zdrowszy, dużo bezpieczniejszy, dużo mniej wojenny, niż był kiedykolwiek w historii. Ciekawe. Także to jest powód do optymizmu, a jednocześnie jesteśmy przy tym wszystkim tacy pesymistyczni. To jest psychologia. To jest taka psychologia, która wpływa na przykład na inwestycje, tak? Bo jeżeli ktoś zaczyna być nadmiernie pesymistyczny, to mówi, dobra, to już jest koniec świata teraz. Koniec świata, recesja, wojna, pandemia, koniec świata, sprzedaję wszystko. Inwestycje, wychodzę na dołku, trudno, ale i tak pewnie jutro trzeba się będzie wynosić do Szwajcarii albo coś, to już trudno. Podczas gdy ktoś, kto nie ma aż takiego poziomu pesymizmu, jest trochę bardziej optymistycznie nastawiony do życia, mówi, spokojnie, take it easy, spójrzmy na liczby, 22% czasu na świecie jest recesja, czyli przez 78% czasu ludzie prosperują ogólnie w życiu. Mało tego, kapitalizm działa tak, że jest prawo popytu i podaży, które się dostosowuje. To jest ciągła gra, ciągły taniec, co oznacza, że sytuacje ekstremalne nie mogą istnieć w nieskończoność. Tak? Ponieważ potem prawo popytu i podaży generuje zmiany. Czyli jak oni cię straszą głodem. Wszyscy umrzemy, będzie głód, panie. Jeźdźcy apokalipsy przyjechali. Śmierć to już była zawsze z nami. Potem przyjechała epidemia. Potem przyjechała wojna. No to czwarty jeździec to jest co? Głód. Czytałeś Biblię? Nie, to ja ci mówię, bo ja czytałem. Głód jest czwarty. No to widzisz, no to już media to podłapują. Panie, głód będzie, bo wiesz, Rosja i Ukraina produkują jedzenie, nawozy, tutu. Wszyscy umrzemy z głodu jutro. Czy co, jak ja z takim brzuchem mam uwierzyć, że umrę z głodu jutro? Małe szanse, statystycznie rzecz biorąc, patrząc na moje dotychczasowe życie. Ale straszą, zarabiają na straszeniu, na przerażaniu nas. Oczywiście, ja nie mówię, kupić ryż na 2 tygodnie, co to jest za wydatek? No, warto mieć i to się nie zepsuje. No to przygotować się można praktycznie bezpłatnie, natomiast to wiesz, traktujmy to jako grę w kasynie, bo tak naprawdę, no to straszą, a tu się okazuje, że statystyki pokazują, że z tym głodem to ciężko tak naprawdę i że jeszcze jest kapitalizm, co oznacza, że jeżeli pojawiło się już widmo głodu, tak, czyli ludzie, w tym przedsiębiorcy na całym świecie słyszą takiego newsa, że Rosja i Ukraina, główni producenci żywności i nawozów, i oni teraz produkują mniej. Aha, nisza, no to robimy. No i już, więc sytuacja ekstremalna, że nagle brakuje nawozów, jedzenia, może się pojawić, to prawda, ale ona nie może trwać wiecznie. Żadna sytuacja ekstremalna nie może trwać wiecznie, bo to jest nielogiczne. A już gospodarcza sytuacja ekstremalna, czyli wieczny kryzys, to jest absurd, to jest niezgodne z zasadami ekonomii. Bo kryzys właśnie jest wtedy, jak coś się nie dopasowało, tak? Podaż z popytem nie pasują i chwilę musi się to zadjustować, jakbym powiedział inteligentnie po angielsku, musi się to po prostu dopasować. Chwilę to trwa zazwyczaj, ale działa. No i Bill Gates, oczywiście przewidujący chłopak, jest największym właścicielem ziemskim w Stanach Zjednoczonych w tym momencie. Przypadkowo zaraz zacznie tam produkować jedzenie. No i co? I znowu, Bill zarobi kolejne miliardy, niesamowicie mu zapewne potrzebne do szczęścia, ale my będziemy mieć co jeść. No i już. Także jest dużo powodów do optymizmu, i tak naprawdę te wydarzenia smutne generują w nas pesymizm, który wpływa negatywnie na nasze decyzje finansowe, stając się przez to niebezpieczne. Bo jak my wierzymy w jutrzejszy koniec świata, to zaczynamy podejmować błędne decyzje. Tak? No bo jak jutro jest koniec świata i wojna, to po pierwsze, po co ja mam inwestować w nieruchomości w Polsce, nie? Skoro i tak jest burzą? To już raz. Dwa, w sumie no akcje, po co kupować akcje, skoro i tak nie dożyję emerytury?
To jest kolejna epidemia, zaraz przyjdzie pojutrze. Oni już zaplanowali w podziemiach kolejną. Bez sensu. No to nagle się okazuje, że w sumie hulaj dusza piekła nie ma. Skoro ja mam za rok nie żyć, to wydam wszystko, co mam, pobawię się, pojeżdżę fajnymi autami. No czemu nie? Czemu nie? No temu nie, bo ten pesymizm jest nieuzasadniony faktami. On jest uzasadniony gadaniem mediów, ekspertów z YouTube'a i tak dalej. Tego, że czasem straszenie nawet jest potrzebne. Mało tego, przyznam szczerze, że sam czasem je stosuję, tak? Przecież ja straszę ludzi na przykład tym, co będzie, jak będą się kredytować pod korek. To jest straszenie. A przecież nawet jak zbankrutują, no to nie jest jeszcze koniec świata, tak? Może to jest dużo stresu, może rozwód po drodze, ale no nie umrą. Niektórzy nawet się wzmocnią przez to, bo co ich nie zabije, to ich wzmocni, więc no, różnie może być. Natomiast czasem to straszenie jest produktywne, ale w 99% przypadków jest robione tylko po to, żeby na tym zarobić, tak? Czyli telewizje czy portale internetowe straszą nas po to tylko, żeby zrobić z tego hajs, bo mają badania na to, że takie rzeczy się więcej klikają, częściej ludzie to oglądają, ludzie chcą słyszeć o wojnie, ludzie chcą słyszeć o śmierci, o pandemiach, o bólu, o cierpieniu, o zgwałconych dzieciach. To ludzie chcą czytać, nie dlatego, że są z wyrolami, tylko wręcz przeciwnie, dlatego, że nie są, czyli ich to szokuje. Ciągle, w nieskończoność, oni już tyle razy to widzieli, że takie coś się dzieje i dalej ich to szokuje. To dobrze o nas świadczy. I skoro to nas szokuje, to oni dają nam tego więcej, bo wtedy my oglądamy to bardziej, czyli więcej z nas widzi reklamę, za którą oni mają pieniądze. Model biznesowy oparty na sprzedawaniu złych newsów. Ale te złe newsy mają później tendencję, żeby nam się wryć w pamięć jako większość świata, kiedy tak naprawdę w życiu naszym nie ma to prawie żadnego znaczenia. Na przykład jedziemy sobie autem, widzę drogę, widzę auta, robimy biznes, nagrywam program. Jaki ma wpływ na to polityka tego kraju w tym momencie? Ktoś powie, wielki, ogromny, bo jak oni dziś podejmą jakąś decyzję, to ci się cały ten biznes rozpadnie. Nawet jeśli, co się jakoś jeszcze nie wydarzyło, że ich decyzja mi rozpadła biznes. Bardziej moje decyzje mi rozpadły finanse w przeszłości niż polityczne, ale nawet jak oni mi jutro rozpadną biznes, że tak powiem, to ode mnie będzie zależało, co zrobię dalej, czy zrobię drugi, czy wymyślę, jak zareaguję i tak dalej. Także mamy powody do optymizmu. No i jeszcze z tym pesymizmem wiąże się to, że progres to działa jak procent składany, tak? Jak świat się rozwija, to działa trochę jak procent składany, czyli że tak jakby nic się nie działo, że to jest takie niby powolne, ale nagle ocknęliśmy się w świecie, gdzie wszyscy mamy ciągle internet, mamy super smartfony, robimy zdjęcia bez aparatów i ogólnie możesz robić biznes w Indonezji, siedząc w Albanii. Ale to się nie wydarzyło w jedną noc. To się tak działo. A złe wydarzenia, 24 lutego, tę datę 2022, zapamiętamy pewnie my Polacy, a Ukraińcy to już na pewno do końca swoich dni. 11 września 2001, pamiętasz prawdopodobnie nawet, co wtedy robiłeś. Ja pamiętam, uczyłem się na sprawdzian z francuskiego. No i tak było. W związku z czym to jednak jest złudzenie optyczne, można powiedzieć, tak? Progres. To progres nas ocala. To progres zwiększa jakość naszego życia. A negatywne rzeczy? Nie. Natomiast oczywiście pesymizm może mieć pewien plus psychologiczny, że jak się ma mniej oczekiwań, to łatwiej być szczęśliwym. Tak? Mało tego, w dodatku trochę łatwiej się nawet może momentami inwestować. To zależy od osoby, bo to nie jest wszystko takie jednoznaczne. Kwestia indywidualnego testu tak naprawdę, ale zmierzam do tego, że niejaki Stephen Hawking, wielki, niesamowity fizyk, który przez całe życie pomylił się tylko ja. Raz. Tak twierdzę ja. Maciej Wieczorek, ekspert do spraw fizyki. Ponieważ nie wiem, nie rozumiem żadnej z teorii Stephena Hawkinga, więc nie wiem, czy w nich się pomylił, ale raz słyszałem go, jak mówił, że Boga nie ma i z tym uważam, że się pomylił. Ale nieważne teraz, bo my nie o tym. W każdym razie, Stephen Hawking natomiast powiedział niesamowitą rzecz, że, bo pytali go, stary, jak ty jesteś tak szczęśliwym człowiekiem? Bo dla tych, którzy nie wiedzą, to był nie tylko wielki fizyk, ale człowiek szczęśliwy, który całe swoje życie jeździł na wózku, nie mogąc ruszyć nawet ręką. Znaczy, palcem mógł ruszać i tam miał taki ekranik i był totalnie sparaliżowany. To nie, że mu nogi sparaliżowało, był całkiem sparaliżowany. Kojarzysz pewnie tego Stephena Hawkinga na wózku, takiego nieruszającego się. Więc mogłoby się wydawać, że nie ma opcji na bycie szczęśliwym człowiekiem. Zapytano go zatem kiedyś, jak ty to robisz? Czemu ty jesteś szczęśliwy? Ja na twoim miejscu bym się rzucał pod pociąg, a w zasadzie nie rzucałbym się, bo nie mógł. Nie miałbym jak, ale wiesz.
No, a on powiedział, że gdy miałem 21 lat, czyli to był czas, kiedy go sparaliżowało, kiedy zachorował, gdy miałem 21 lat, wszystkie moje oczekiwania spadły do zera. Od tego czasu wszystko, co się dzieje, traktuję jako bonus, jako ekstra od życia, bo już niczego się nie spodziewałem. A tu proszę. I dlatego my mamy tendencję do pesymizmu. Tak? Bo jak to się mówi, lepiej założyć wersję pesymistyczną i się potem cieszyć, niż optymistyczną i się zawieść. I wydaje mi się, że to nie jest zły kierunek, ale zależy gdzie. W sensie w inwestowaniu, w dbaniu o swoje gospodarstwo domowe finansowo, ten pesymizm nie jest zły, tak? Taka właśnie paranoja, że mogę wszystko stracić i tak dalej, więc się zabezpieczę, zrobię poduszkę finansową, będę inwestować na giełdzie, nigdy nie wyciągać i tak dalej. Natomiast w biznesie bez optymizmu to nie da rady. Bo ja znam tylu pesymistycznych ludzi, którzy przez to mają świetne talenty, tak? Mają niesamowite umiejętności, ćwiczyli coś, uczyli, albo studiowali, albo się szkolili. Naprawdę są fachowcami, ale no nie założą swojej firmy, albo nie pójdą do lepszej pracy, bo się boją. Co jak to nie wyjdzie, co jak nie zarobię, co jak mi utrudnią, co jak tamto. I ten pesymizm ich zabija po prostu, prawie że dosłownie, tak? Przez to nigdy nie zaczynają czegoś, co uczyniłoby z nich turbo szczęśliwych ludzi, może przy okazji też bogatych. A nawet jak nie, to szczęśliwych, bo robiliby coś, co ich jara. Czyli w biznesie optymizm jest kluczem. W inwestowaniu pesymizm nie jest taki zły. I to jest ciekawe, nawet ciekawostka o giełdzie. Jak giełda wzrośnie o 40%, pójdzie do góry, tak? Ceny akcji, to nikt się tym nie interesuje. No media tam, Business Insider napisze, nie? Że poszły do góry. A jak spadnie o 40%, to kongres robi śledztwo. Naprawdę. Czemu spadło? Co się dzieje? Czy to początek kryzysu? Czy to początek końca świata? Czy to 17 jeździec apokalipsy? Czy to już koniec? Jak poszło do góry, to nie mówili, czy to początek nowej rzeczywistości, czy żyjemy w nowej erze, czy mamy czasy, jakich nigdy nie było tak wspaniałe. Nie, nikogo to nie interesowało. Ale jak poszło w dół, panie, koniec, tragedia. 30 lat prosperity w Polsce. Nikt nie zauważył. Nikt nic nie mówi. Zrzędzili. No jest w tej Polsce niby dobrze, no ale wiesz, jak się zajeżdża tam przed Lublinem, asfalt zdjęli. Pieprzony kraj. A jak pandemia przyjdzie? Ja pierdzielę, koniec świata, apokalipsa, oni to przewidzieli, że to już teraz, to już to. To jak my teraz widzimy końce świata, to co oni widzieli w 1939? No, pewnie to samo, co w 2022, ale tylko za naszą wschodnią granicą. Natomiast jak my w 30 lat prosperity widzimy końce świata co chwilę, to wiesz, spokojnie, take it easy. To jest znowu złudzenie końca historii. Czyli, że ty myślisz, że tak, akurat za twojego życia będzie ta apokalipsa, ten koniec świata. Akurat teraz. A czemu? Statystycznie to jest nieprawdopodobne. Ale bo wtedy ty byś to przeżył. Znaczy nie przeżyłbyś, ale doświadczyłbyś. Także spokojnie. Bądźmy bardziej optymistyczni, jeśli chodzi o biznes i pewnym pesymizmem warto się wykazać w świecie inwestycji. No i ostatnia rzecz związana właśnie ze statystyką. 18 prawo, a 9 w dzisiejszym odcinku, czyli to, że psychologia pieniędzy nam pokazuje, że ludzie słuchają opowieści zamiast statystyk. Tak, czyli że ktoś coś opowiada, że ktoś mówi. I jest coś takiego w psychologii jak efekt potwierdzenia. Dam ci przykład. Mówisz ty, wierzysz na przykład, że szczepionki zakończyły pandemię. Tak? I teraz przychodzi ekspert i mówi: skuteczne badania uniwersytetu tamtego i tamtego potwierdzają, że osoby, które się zaszczepiły, miały tam w tylu procentach lżejszy przebieg. I ty czytasz to i mówisz: oczywista sprawa. Dobry ekspert, dobre badania, legitne wszystko. Potem czytasz drugie badania, irlandzkie na przykład, i oni tam mówią, no, że w sumie hospitalizacja była identyczna wśród osób zaszczepionych i niezaszczepionych. I mówisz: pewnie mała próbka ludzi, tak, mała grupa i tak dalej, albo złe badanie i tak dalej. Teraz odwracamy sytuację. Jesteś osobą, która uważa, że te szczepienia to jest wielki przekręt. No to czytasz badania, te pierwsze, tak, że udowodniły, że mniej hospitalizacji i tak dalej. Mówisz: kurde, wałek, sfinansowane przez farmację. Widać, że fałszywe badania, może w ogóle takich badań nie było.
A potem czytasz te drugie badania, że tam w Irlandii, że tyle samo hospitalizacji. Wiedziałem. Od początku mówiłem, że to jest spisek. Tak działa efekt potwierdzenia. Czyli, że sortujemy sobie newsy pod naszą teorię świata. I to z jednej strony naszemu mózgowi ogranicza robotę, z drugiej strony powoduje, że my jesteśmy niesamowicie głupi. Tak? Mało tego, zaczynamy tej swojej głupoty bronić. Nagle się okazuje, że osoba zaszczepiona z niezaszczepioną nie mogą się już przyjaźnić. Jennifer Aniston z przyjaciół ta powiedziała niedawno, że straciła dużo przyjaciół, bo albo się nie zaszczepili, albo nie chcieli jej powiedzieć, czy się zaszczepili. Co to jest? Co to jest? O co tu chodzi? Co tu się dzieje? Więc w Stanach w 2016 został ukuty termin Trump Divorce, tak? Że wiele małżeństw się rozstało przez to, że jedno było za Trumpem, a drugie za Hillary. Mówię, ja pierdzielę. No nie macie co robić, ludzie. Nie ma my, ponieważ sam padam ofiarą tego typu efektu potwierdzenia, no bo to jest wewnętrzna część naszej psychiki, no nie uciekniesz. Natomiast rozumiejąc to, że jest coś takiego, nabieramy pokory. Nabieramy pokory i zaczynamy dopuszczać, że kurczę, a może to nie jest takie wszystko jednoznaczne, takie proste, może to wszystko jest bardziej skomplikowane. Z jednej strony, jak jesteś tym, na przykład, odnosząc się do tego samego przykładu, jak jesteś tym proszczepionkowym, to otwierasz się na to, że kurczę, ale w świecie farmacji jednak jest dużo wałów. No, to jest obiektywny fakt, tak? Tam jest korupcja, tam są miliardy, tam są takie pieniądze, że naprawdę można kupić każdego eksperta, który powie wszystko. Można sfabrykować badanie, da się to zrobić. Już nie gadajmy, że nie. Jeśli jesteś przeciwko szczepionkom, to znowu mówisz, dobra, ale to może nie jest tak, że wszystko wszędzie jest spiskiem zawsze i wszyscy chcą źle. Może jest jakieś inne wytłumaczenie tych wszystkich sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Więc widzisz, efekt potwierdzenia, jak jesteśmy jego świadomi, to możemy lepiej po prostu żyć. Dlatego uważajmy na szarlatanów też. To jest też bardzo ważne, ponieważ statystyka jedno, oczywiście, można ją pewnie do pewnego stopnia sfałszować, ale w niektórych tematach się tego co do zasady nie robi. Zaraz o tym jeszcze pewnie powiem. W świecie inwestycji choćby, tak? Uważajmy na szarlatanów. Był taki przypadek bodajże w Peru, że facet, który miał chorego syna, bardzo poważnie chorego syna, małego, poszedł na zabieg do szamana. Zabieg polegał na tym, że facet po prostu rozcinał nożem tego syna i mu tam bebechy przerabiał. No i oczywiście syn zmarł. No i sądzili tego faceta, tak? Trafił do sądu i powiedział, jesteś odpowiedzialny za śmierć swojego dziecka. Jak się wytłumaczysz teraz, żeby nie dostać dożywocia? I on powiedział, że on już wtedy rozumiał, że to był błąd, tak? No, był prosty gość. I on powiedział, po prostu, jak nie ma nic do stracenia, to człowiek jest gotowy wierzyć we wszystko. I ja byłem gotowy uwierzyć w to, że ten szaman uzdrowi mojego syna, bo lekarze już powiedzieli, że nie uzdrowią. No i tragiczna historia. Fatalna wręcz. Niemniej jednak obrazuje to, jak działa nasz umysł, że trzeba uważać, bo jeżeli ty masz taką desperację, że ty musisz, na przykład ktoś inwestuje na giełdzie pożyczone pieniądze i stracił już 20%, robi się niebezpiecznie i on jest w momencie, kiedy on musi zarobić. Musi, żeby móc oddać pieniądze, już nawet nie chodzi o to, żeby być do przodu, ale żeby oddać mamie albo bankowi, czyli on musi zarobić. To on jest w stanie wtedy uwierzyć szarlatanom, naganiaczom z Forexa, oszustom, cwaniakom, gościom, którzy sprzedają cudowne biznesy, inwestycje fantastyczne, które cię uczynią milionerem w tydzień. Ludziom, którzy piszą ci maila, że w sumie to masz 50 bitcoinów, o których nie wiedziałeś, tylko odezwij się i daj dostęp do twojego konta bankowego, to oni ci to jakoś połączą. Normalny człowiek w to nie uwierzy niby, ale normalny człowiek, który jest zdesperowany, który czuje, że musi zarabiać, już bardziej. Tak to działa. Dlatego też to jest to ryzyko, bo my nie wiemy, czego nie wiemy. Czyli znowu, uważamy, że wiemy już wszystko, a tak naprawdę czegoś nie wiesz. Spójrz na dziecko. Ono nie wie wielu rzeczy i to jest oczywiste. Ty patrzysz i wiesz, ono tego nie kuma. I się dziwisz. Znaczy nie dziwisz się, no bo rozumiesz, że dziecko może nie kumać. Ale pytanie, czy się tak samo zastanawiasz nad sobą. Że jest ileś rzeczy, których jeszcze totalnie nie ogarniasz. Ktoś już skumał. A ty? Za cholerę. Jest pełno takich rzeczy. Ale my nie wiemy, które to są. Dlatego to jest tak trudne. Tak? W każdym razie, znowu,
Uważajmy na szarlatanów. Przypominam, 85% funduszy aktywnie zarządzanych zarabia mniej niż rynek, czyli niż benchmark, czyli niż kupić akcje i nie dotykać. Aktywnie zarządzanych. To lepiej kupić, nic nie robić. Także, i co ciekawe, jeśli obliczysz, zamiast kierować się szarlatanami, wizjami, turbo wiedzą z internetu, spojrzysz po prostu na liczby, to te liczby ci powiedzą, że jak obliczysz, jak ktoś inwestuje na giełdzie na jeden dzień, to ma 50% szans, że wieczorem będzie do przodu i 50%, że do tyłu. Jak ktoś inwestuje na jeden rok, to te szanse rosną już do 65%, że będziesz do przodu. Czyli zainwestowałeś i przez rok nie dotykasz. Jak ktoś inwestuje na 5 lat, to te szanse już rosną do 70-80%. Przy 10 latach to już jest 85% sukcesu, że będziesz do przodu dużo. A przy 20 latach, ale wyobraź to sobie, wchodzisz w 2022 w akcję i wychodzisz w 42, niezależnie od tego, co będzie po drodze. Nowa pandemia, nowa wojna, będziesz już mieszkać w Angolii, nieważne. Ale nie wychodzisz, nie dotykasz, nie robisz, nie zarządzasz. 100% szans według wszelkich wykresów i statystyk. Każdy, kto wszedł w akcję na 20 lat, zarobił. 100%. Wyobrażasz to sobie? 100% szans na sukces w inwestycjach. Tak mógłbym nazwać ten odcinek. I to nie będzie ściema ani clickbait, tylko prawda, oparta o wykres. I potem przychodzi ktoś i ci nawija makaron na uszy, że inwestuj codziennie w coś innego, zmieniaj, przetasowuj i tak dalej. A po co? A po co, jeśli liczby tego nie potwierdzają? Opowieści, relacje, tak, że mój znajomy Herman zainwestował i został milionerem i to są opowieści, to się fajnie słucha i może nawet u Hermana to jest prawda. Ale to jest dalej historyjka konkretnej osoby, a statystyka, konkrety, to jest coś innego. I dlatego w ogóle prognozy nie mają sensu. Prognozy na zasadzie, że ktoś tam ci powie, co jutro będzie, za rok i tak dalej. Po prostu wchodzisz, nie tykaj i nieważne, czy ktoś ci powie, że Bitcoina zdelegalizują za 3 lata, a skąd on to ma wiedzieć niby? Nie da się tego wiedzieć. W dodatku zbadano to i się okazało, że jeśli obliczysz wzrost rynku akcji na podstawie wzrostu rynku akcji z ostatnich 100 lat, czyli jak chcesz zaprognozować, o ile wzrosną akcje w ciągu najbliższych 20 lat i kierujesz się przy tym wykresem z ostatnich 100 lat, bierzesz te 100, liczysz średnią i o tyle będzie rosło dalej, to masz większe szanse na trafne przewidzenie przyszłości niż 20 ekspertów największych banków z Wall Street. Rozumiesz to? Ludzie, którzy są nieraz milionerami, a zazwyczaj nawet nieraz nawet miliarderami. I ty z kalkulatorkiem, patrząc na ostatnie 100 lat i ekstrapolując to na przyszłość, mówiąc tak inteligentnie, dojdziesz do czegoś lepszego niż ci wszyscy eksperci i fachowcy, którzy się udzielają w magazynach, na portalach i tak dalej. Więc jak następnym razem będziesz czytać artykuł "Eksperci zgodni, że", to zrób im coś takiego. Umiesz tak? Dobre, nie? Tak im zrób. Bo to nie ma sensu. Żadni tam eksperci. A jak mogą być zgodni co do przyszłości? To jest w ogóle absurd. Ostatnio jeden człowiek, cały czerwony na twarzy, bo ja mu mówię, kurczę, miejmy nadzieję, że już ta wojna się skończy, bo to już jest chore i oby jak najszybciej. A on mówi, nie, 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 to następna będzie Polska. Ja mówię, ale jak? Może kiedyś, ale na pewno nie teraz. No jak? To jest nielogiczne. Nie ma czym, nie ma środków na to, nie ma pieniędzy, nie ma możliwości, nie ma nawet opcji, żeby to się wydarzyło z dnia na dzień, bo są satelity. A on cały czerwony i mówi, nie, nie, ten Putin to jest świr, na pewno miesiąc, dwa i będzie w Polsce wojna. Ja sobie myślałem, dobra, już wiem, że mam do czynienia z człowiekiem, który ogląda ciągle media i wypowiedzi ekspertów. Ekspertów nie popieranych liczbami, statystykami dotychczasowymi i tak dalej, wykresami, tylko po prostu no, eksperci. Przyszli i ekspertują. No i trudno, trudno. Każdy wierzy oczywiście w to, co chce, natomiast w świecie finansów okazuje się, że wierząc w wykresy, zajdziesz dalej niż wierząc w ekspertów.
A wykresy w świecie finansów mówią jednoznacznie, że działa procent składany, działa inwestowanie długoterminowe i wyłącznie takie, żadne tam day trading, codzienne wchodzenie, wychodzenie, kombinacje, cudawianki, szybkie deale, tylko konkretne, wieloletnie inwestowanie uczyni Cię milionerem, tak samo jak wieloletnie, konsekwentne robienie biznesu uczyni Cię milionerem, a zmienianie pomysłu co dwa dni, panikowanie i tak dalej, raczej nie. Tak działa psychologia pieniędzy. Poznaliśmy dzisiaj 9 zasad. Jeśli nie obejrzałeś ostatniego odcinka, to zachęcam Cię, żebyś sobie zaraz go odnalazł. 2 tygodnie temu pojawił się na tym kanale. Jeżeli chcesz poznać więcej zasad finansowych, na przykład uczyć Twoje dzieci, to przypominam, że na ekspertia.com.pl masz misia ekspertusia, który uczy dzieci oszczędzać. Bardzo dobra lektura. Są 3 części, możesz wziąć sobie pakiet. Niedługo 4. wyjdzie. A jeżeli chcesz zadbać o swoje nawyki bez silnej woli, to zachęcam Cię do mojej książki Nawyki 2.0. Jak zmienić życie bez silnej woli. Także dzięki bardzo za obejrzenie, za wysłuchanie. Mam nadzieję, że mądrość autora tej książki, bo niestety nie była to dziś moja mądrość. No dobra, tam 3 grosze dodałem czasem. Ale mam nadzieję, że mądrość Morgana Housela z jego książki Psychologia Pieniędzy pomoże Ci po prostu mieć więcej pieniędzy, lepiej żyć, lepiej zarabiać, po prostu mieć fajniejsze finansowo życie, czego Tobie i sobie życzę. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć!